zaznaczył mi na kartce taką kreskę odtąd dotąd i mówi: widzisz, postać mówi tyle. I teraz, jak zaczniesz później, to musisz później skończyć. Jak zaczniesz wcześniej, to musisz wcześniej skończyć, bo się musi zgadzać. To była najszybsza lekcja dubbingu, jaką otrzymałem. Legendy mówią o legendarnym wojowniku, który w kung fu był wręcz legendą. Przemierzał świat, szukając godnych przeciwników. Kung Fu Panda to właściwie taki, powiedziałbym, leitmotiv mojego, mojej drogi w dubbingu, bo to trwa wiele lat. Dość padło słów, czas walczyć! W sumie to był takim mocarzem, że kolesie ślepli oślepieni blaskiem tej jego mocy. I w sumie jeszcze niedawno kończyliśmy tutaj w Sonice nagrywanie serialu, kolejnej transzy serialu o przygodach misia Po. Kumplujmy się. Jestem za. To było ogromne wyzwanie, i ale świetna zabawa. Znaczy faktycznie tak jak to jest narysowane, wymyślone, jakie to jest dowcipne, jakie to jest mądre, no to każdemu życzę, żeby takie rzeczy mógł robić. Sorki, tato, z sorków nie ulepi się klusek. Co to były za hałasy? Coś ty tam robił, co? A, nic, tylko miałem taki zakręcony sen. A konkretnie? A? Co takiego ci się przyśniło? Co takiego... A, tak właściwie to był sen... O... kluskach. O kluskach? Nie ukrywam, że się zdziwiłem nieco, że to akurat mnie postanowiono wybrać do roli Po, bo jeśli ktoś ma w pamięci aktora oryginalnego, to... nie tylko głosowymi warunkami odbiega nieco ode mnie. I'm gonna do something I never thought I'd be able to do. I'm going to teach kung fu. Ale jakoś się to spasowało osobom decyzyjnym i mimo, że brzmimy z aktorem Blackiem inaczej, to jakoś tam jakby efekt pozwala sądzić, że nie było najgorzej i faktycznie ta Kung Fu Panda, którą bardzo lubię i lubię do tego wracać, do tego tytułu, jakoś tak na dłużej zagościła w moim życiu. Czy to fajne? O! A tak! Przepraszam. Ja tylko chciałem zobaczyć smoczego wojownika. O, bardzo ciekawe. Mistrzu, czy ty wskazujesz mnie? Jego. Kogo? I oczywiście, że bywały takie sesje, że wychodziłem mocno zdarty, albo przerywaliśmy przed czasem, bo po prostu już organizm nie dawał rady. A może tak jeszcze raz? I trochę mocniej. I co teraz? No ale ja lubię operować głosem, jakoś się nie bardzo wzbraniam przed nawet ekstremalnymi propozycjami ścieżki oryginalnej czy reżysera. W związku z czym to bardziej realizator dźwięku ma kłopot z przesterami niż ja z tym, żeby wydobyć z siebie. Ten laser człowieku napina się do 900 milionów voltów, plus ma własnego GPS-a. Pozwól rybko, może ja dobrze? Ubezpieczyciel żąda, by używać lasera tylko i wyłącznie do grillowania. Złe czyny odpadają. Przepraszam, ja nie grilluję. Przepraszam, ja nie grilluję. Mega mocny. Pamiętam, że to było dla mnie zaskakujące, że ja jakoś ten film nagrałem bardzo szybko. I tak mi się wydawało, nie wiem dlaczego, takie miałem wrażenie, że niedużo tam jest mnie i w ogóle, że to jakiś epizodzik. A jakoś mnóstwo pozytywnych reakcji po tym filmie od widzów otrzymałem. Proszę, nie zjadaj mnie. Dzięki świętej pamięci Joasi Wizmur, która uparła się i wsadziła mnie w obsadę Shreka III. I właściwie to był taki pierwszy duży film kinowy, gdzie wystąpiłem w roli księcia Artiego. Ale będzie niesamowicie. Imprezki, księżniczki, własny zamek, księżniczki. Żyć nie umierać, stary. Będziesz się pławić w luksusie. Najlepsi kucharze będą na każde twoje wezwanie. Ale co ważniejsze, będziesz miał cały sztab testerów. Poważnie? A właściwie co oni robią? Próbują każdą potrawę, zanim ją zjesz, żeby upewnić się, że nie jest zatruta. To też było, nie ukrywam, jakoś... onieśmielające, znaczy wchodzenie do tej rzeki, która już płynie wartkim strumieniem, no bo
Wtedy już dwie części Shreka pojawiły się na rynku. No ale też wyróżnienie i wyzwanie, że można dołączyć do tej ekipy. A po wszystkim zostaniesz ojcem. Co? Powiedziałeś ojcem. Wcale powiedziałem królem, bo zostaniesz królem. Bo zostaniesz królem. Weź spadaj. Jeżeli chodzi o kreskówki, to chyba faktycznie w swoim dotychczasowym dorobku mam kilku bohaterów bardzo energetycznych i ekspresyjnych. I chyba faktycznie to jest jakaś taka szuflada, do której często zaglądano po mnie, chcąc obsadzać tych właśnie bohaterów. Zwariowanych, energetycznych, szybko mówiących, z dużą ilością reakcji, bo tych też mam mnóstwo na swoim koncie. Ale jeżeli chodzi o filmy aktorskie, no to chyba nie ma takiej jednej szuflady. Zwykle jednak jakiś takich bardziej ułożonych i grzecznych, nawet paru amantów mam w CV, więc to różnie bywało. Ty jesteś król Piotr. Chyba nas wezwałeś. Tak, z tym, że jesteście dość młodzi. Wiesz, jakby co, możemy wrócić za parę lat. Nie, zostańcie. W oryginale bardzo przystojny mężczyzna. Co do jego aktorstwa, no to może nie powinienem oceniać, ale zresztą z filmami aktorskimi, nie kreskówkami, nie rysowanymi, nie animacjami, jest bardzo często ta trudność. Mogłeś odwołać atak, był jeszcze czas. Przez ciebie już go nie było. Gdybyś trzymał się planu, nasi żołnierze by tam nie zginęli. A gdybyśmy zostali tutaj, w ogóle nie groziłaby im śmierć. Sam nas wezwałeś, pamiętasz? To był mój pierwszy błąd. No, oczywiście bywa, że wybitni aktorzy biorą udział w tych filmach, ale zdarza się, że dążymy do tego z reżyserem, żeby podczas sesji dodać tej postaci czegoś, czego może w oryginalnym głosie nie słychać. Miałem jakiś głupi sen. Był w nim rogaty potwór, moja mama też tam była, no i ty, tylko byłeś takim jakimś włochatym czymś. Wow! Tak. Politycznie poprawnie satyrem. Percy Jackson to w ogóle ciekawa rzecz, że nagrywałem też audiobook książki, na podstawie której powstał film. Trafiłeś we właściwe miejsce. Nauczysz się wykorzystywać swoje moce. Dowiesz się, jak być przywódcą, wojownikiem i herosem. Chyba mnie z kimś pomyliłeś, stary. Nie jestem herosem, tylko frajerem. Mam dysleksję i ADHD. To twoje wielkie atuty. No tam się niestety tak podziało, że z przyczyn zawodowych nie mogłem wziąć udziału w kolejnej nagraniu kolejnej części, ale mile wspominam Persiego. Nie będę się bujał z tymi frajerami. Jestem Shane Grey, nie rozumiecie tego? Ale stary, przecież to super miejsce. Sami jeździliśmy tu na wakacje. No właśnie, tutaj nasz zespół się zespolił. I znowu spotkasz wujka Browna. Camp Rock, tak, serial, tak? Camp Rock, a nie, film też był chyba. Ja przepraszam, będę się mieszał w zeznania. Posłuchaj, jak na razie media cię nienawidzą. Ludziom z wytwórni to nie pasuje. Co znaczy, że nam też to nie pasuje. Szczerze mówiąc, to mnie to szczerze nie obchodzi. Bardzo nam to nie pasuje. Nie pamiętam, czy w tym serialu śpiewali, ale jeżeli tak, to nie moimi ustami na pewno, ponieważ tego staram się nie robić. Też to czujecie? Dania. Ale co? Słodki zapach sławy i zwycięstwa w konkursie i 10 000 złotych, o których warto pamiętać. A to tak. Aha, jasne. Jedziemy. Raz mnie zmusili, znaczy zmuszali mnie kilka razy, ale raz to nawet słychać w disco robaczkach. Ten rytm nas tak odmienia, tak aż do zrobaczenia, wszystko się kołysze wokół mnie. Ja nie wiem, co to znaczy, to jeszcze się zdrobaczy, że patrzeć w twoje oczy stale chcę. No, trochę lepiej. No i to było dosyć traumatyczne przeżycie, ponieważ ja zawsze na początku sam uprzedzam, że byleby nie było nic do śpiewania, bo po prostu nie robię tego. Nie ma takich pieniędzy, które by wynagrodziły ludziom jakby mękę oglądania tego później, słuchania przede wszystkim. Więcej bogi robaczki! Nie zawiniło słońce, to nie zawinił księżyc, nie zawiniła chwila, wszystko wina bogi. Nie zawiniło słońce, to nie zawinił księżyc, nie zawiniła chwila, aha, wszystko wina bogi. No w każdym razie nagrywam, no i w pewnym momencie właśnie konsultant muzyczny mówi, że no dobrze, to księ
już mamy, a teraz jeszcze znajdźmy życ, żeby było czysto. No i potem duży trud i wielka sztuka mistrzów, realizatorów montażu, żeby to brzmiało jakkolwiek dobrze. Nie zawinił słońce! Au! Wow! Zazwyczaj nie śpiewam, chyba że mnie ktoś zmusi albo nie uprzedzi po prostu, że jest rola śpiewana i postawi przed faktem dokonanym. Nie jesteś sama na świecie i byłbym wam dozgonnie wdzięczny, gdybyście mogli co drugie słowo nie mówić Hannah Montana. Nie, nie przesłyszałaś się. Mam chody u Hanny Montany. No tak, ten aktor grający Jasona był bardzo ekspresyjny i swoją charyzmą, a także humorem bawarskim, ale to przecież pewnie bardziej wina scenariusza niż aktora, rozsadzał ekran. Strasznie się denerwuję przed randką, a wiesz, co tu dużo mówić. Nie ma na świecie drugiego człowieka, którego rady ceniłbym tak wysoko jak twoje. Nie, nie pożyczę ci pieniędzy. Co? Naprawdę sądzisz, że o to mi chodziło? Ojcze, ja zadałeś mi ból! Przez myśl mi nie przeszło, żeby pożyczać od ciebie cokolwiek. Szczerze mówiąc, liczyłem, że może być raczej coś mi dał. Dałem ci dar życia, synu. Nie przeginaj. Kiedy te rzeczy powstawały, to bardziej moja młodsza siostra mi wyjaśniała, w czym biorę udział i kto to jest, niż żebym sam wiedział, ale zdaję sobie sprawę dzisiaj. Ten facet na moście. Kto to jest? Spotkałeś go już raz w tym tygodniu. Ja go znałem. Ja wiem, że są fani wielcy tych filmów. Ja pewnie nie ukrywam, że gdybym... Znaczy, mimo że podkładałem w nich głos, to ich nie oglądałem, bo tak się zdarzyło, ale wiem, że są wielcy fani. Nie było mnie w Wiedniu, już się w to nie bawię. Wchodzą do środka. Zaraz będą tu ludzie, którzy są innego zdania i nie mają zamiaru brać cię żywcem. Bardzo słusznie. Rozsądna taktyka. A nawet podczas nagrań tych filmów akurat dla Marvela dostajemy właściwie zakodowaną kopię, gdzie tylko na wyciemnionym w całości ekranie jest jedno kółeczko z twarzą bohatera, do którego nagrywamy teksty, w związku z czym no, nawet nie można zobaczyć, jak ten film wygląda. Który Baki się odezwał? Twoja mama miała na imię Sara. A ty wypychałeś buty gazetami, bo były za duże. To nie jest wiedza z muzeum. I co, wszystkie grzechy odpuszczone? No, rozrabiałem? Troszeczkę. Wiedziałem, że tak będzie. No i ku mojemu zdumieniu chyba w ostatniej części tego Bakiego zaproszono mnie do studia, żebym powiedział wers i krzyknął, z tego co pamiętam. Chyba 10 minut razem z zapinaniem oprzyrządowania mikrofonów zajęła nam rejestracja tego, więc z tym Marvelem to tak różnie. Pamiętam, że była któraś z części, gdzie faktycznie ten Bucky miał do zagrania znacznie więcej. Wystarczyło, że facet znał kilka słów. Kto to jest? Nie znam go. Wszystkie ofiary. Zamach, aresztowanie. Chodziło tylko o to, by dotrzeć do ciebie. W tej sytuacji nie znam go, to za mało. Ale bywają też takie zaskakujące momenty, kiedy się wchodzi na moment i jest się częścią Marvela. Ciągle słyszysz włosy o poranku? No więc tak. Jeden z moich służących trzyma suszarkę, a ja operuję grzebieniem. Także wiesz, nie jestem tak zupełnie bezradny. Tak, tak. Nic nie pamiętam z pracy nad Spider-Manem, ale na tym akurat byłem w kinie chyba. Nie wiem, czy to nie z moim młodszym bratem jeszcze wówczas. Znaczy, kiedy mój brat był młodszy niż jest teraz. Ale na pewno oglądaliśmy to. Może mu coś wreszcie powiesz? Co, no, ale jak ty się zachowujesz? Cody! To naprawdę nie taktowne. Ja bym tak nie zrobił. Sama konwencja tego na fali była taka, że to taki trochę paradokument, jakby dokument fabularyzowany, tak nie wiadomo jaka to jest konwencja, tam te sekwencje ekipy telewizyjnej, wywiadów, setek. Zrobiłbyś nie. Tylko, że nie tę stronę. Nie zrobiłbym co? I tym się od ciebie różni, wiesz? Wiecie co? Ja już więcej nie mam. Mamo, widzisz co zrobiłeś? To mój wywiad, nie twój wywiad. Po co on tu jeszcze jest? Tak, dokładnie. Można było złapać taki flow naturalnej rozmowy. Znaczy w ogóle chyba przy tym filmie, z tego co pamiętam, wyjątkowo jakieś fragmenty nagrywaliśmy w duetach, bo zazwyczaj jednak pracujemy
indywidualnie i potem reżysera i montażysty głowa, żeby to brzmiało jak dialog, jak rozmowa. Aha, czyli że nie chcesz. No, no dobra, to ja tutaj będę, jakbyś czegoś potrzebował, do rozmowy kogoś na przykład, albo no wiesz, no, coś, to może teraz? Chcesz pogadać teraz? Idź sobie. A jasne, spoko, idę sobie. Idę, chyba że chcesz. Cody. Pamiętam, że właśnie to na fali było dla mnie takim odkryciem, że w dubbingu można też tak bardzo prawdziwie pogadać, no może nie do końca swoim głosem, ale nawet jeżeli wyższym, to tak jak teraz pani opowiadam o tych wszystkich rzeczach, są jakieś przydźwięki, onomatopeje, gdzieś się zaczyna zdanie, ale się go nie kończy i w tym na fali było tego bardzo dużo. I mam wrażenie, że potem jak oglądałem ten film, bardzo byłem zadowolony z tego efektu, że się udało takie wrażenie improwizowanej rozmowy zachować, mimo że no my nie improwizowaliśmy, bo jednak mieliśmy już teksty przetłumaczone z oryginału. Co wy robicie? Uczymy się na błędach. Już nigdy nie będziemy musieli wstawać z kanapy. A co z toaletą? Masz nas za frajerów? Wiecie, że to nie ma połączenia z kanalizacją? Nasze marzenia właśnie legły w gruzach. Chyba nie przypominam sobie, ale ja więcej niż połowy tych filmów, które są wypisane, nie pamiętam po prostu, więc to jest tego kwestia. No faktycznie trochę tego tutaj było. Nie wolno surfować, bo to bezsensowna strata czasu. Nie wolno wypływać poza lagunę, bo to bardzo niebezpieczne. Bla, bla. Jedzenie, w kółko tylko jedzenie. Po dziurkę już mam. Dużo było takich strzałów studia PRL. Gdzie zagrałem kota, delfina, rysia, taka seria filmów ze zwierzętami w roli głównej oraz tytułowej zarazem. To pamiętam, że tak, że w PRL-u się ze zwierząt doskonaliłem. Nie, to znaczy tak, muszę zaczerpnąć powietrza. Bardzo często jestem wymieniany w obsadzie aut, mimo że właściwie robiłem tam gwary i epizody, ale znaleźć się w obsadzie aut. Super. Ja to tak naprawdę traktuję jako zabawę, to znaczy faktem jest, że ktoś mi za to postanowił zapłacić, ale właściwie naprawdę można się dobrze bawić, no szczególnie przy filmach animowanych i chyba to jest najfajniejsze. Raz, że dużo tych filmów mogę obejrzeć jako pierwszy, że w oryginale podkładają to bardzo często wybitni aktorzy, amerykańscy, nie tylko amerykańscy, ale ci zza oceanu to są nierzadko gwiazdy Hollywood czy Broadwayu, więc to jest taka okazja do zmierzenia się z legendami. No pewnie w życiu nie spotkam tych ludzi, a tutaj jakiś taki connection następuje. Ale przede wszystkim to jest jakaś taka dobra zabawa, no, uwolnienie emocji, pokolorowanie sobie tym głosem postaci i zawsze duża satysfakcja, kiedy dostaję wiadomości od moich przyjaciół, znajomych, że właśnie są z dziećmi na wakacjach i puścili sobie Kung Fu Pandę i to jednak jest super, się pobawili strasznie. Albo tam ktoś mówi, że był w kinie i wysłyszał, że to ja i że dzieciakom się podobało, więc to jest super.